Inwestycja będzie gotowa za ponad rok, ale jej perspektywa już ogromnie cieszy mieszkańców nie tylko podrzeszowskiej gminy Trzebownisko, ale także gmin Czarna i Łańcut. Nowy ponad 130-metrowy most na Wisłoku połączy Łukawiec z Wólką Podleśną. Skróci dojazd do lotniska w podrzeszowskiej Jasionce i do specjalnej strefy ekonomicznej przy lotnisku. Przeprawa będzie kosztować ponad 26 milionów złotych. Wykonawca właśnie przejął teren budowy. W gminie Trzebownisko jest teraz tylko jeden most na Wisłoku w samym Trzebownisku. Problemy komunikacyjne sprawiły, że o potrzebie wybudowania nowej przeprawy mówi się tu od lat. Podpisana dziś umowa to gwarancja, że most powstanie w 14 miesięcy. To będzie bardzo droga inwestycja, ponad 26 milionów złotych. Most sam ma 136 metrów długości, kilometr drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi, oczywiście oświetlenie i cała infrastruktura drogowa. Istotne tutaj jest przekroczenie rzeki Wisłok, jedno przęsło najdłuższe 66 metrów. Rozpoczniemy inwestycje niezwłocznie, zaraz po podpisaniu. Przewidujemy zakończenie prac w lutym 2019 roku. Na połączeniu Łukawca i Wólki Podleśnej skorzystają nie tylko mieszkańcy gminy Trzebownisko, także położonych na wschód gmin Łańcut i Czarna. W tym miejscu w Łukawcu powstanie rondo, z którego będzie się zjeżdżać w kierunku nowej przeprawy. Wyburzony zostanie m.in. stary budynek przedszkola. Teraz będzie tutaj o wiele, wiele krócej. Dużo mieszkańców zaczyna pracować na strefie. Strefa bardzo dobrze się rozwija i będziemy mogli z tego jak najbardziej korzystać. Z tego co wiem, też będzie tutaj otwarta prawdopodobnie linia autobusowa łącząca całą gminę. Też jest to bardzo, bardzo fajny pomysł. Będziemy mogli z tych autobusów korzystać, będziemy mogli dojeżdżać do pracy, do urzędu gminy. Była taka sytuacja, że most w Trzebownisku był remontowany, więc też komunikacja była utrudniona, bo trzeba było przez Rzeszów jeździć. Także rozwiązanie świetne, mieszkańcy się cieszą. Na pewno chyba nie ma takiego mieszkańca w Łukawcu, który nie byłby zadowolony i szczęśliwy z takiego pomysłu. Tak będzie wyglądał nowy most na Wisłoku. Na inwestycje gmina zdobyła 9 milionów złotych unijnego wsparcia, ale aż 17 milionów wyłoży ze swojego budżetu. W ramach inwestycji przebudowana zostanie także sieć wodociągowa, elektroenergetyczna i kanalizacja. Na dwóch parkingach powstanie 40 nowych miejsc postojowych.